Hej, hej, ja was witam bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Gelek. No i niestety kontynuujemy naszą nierówną walkę w grze Serious Sam 3 BFE. W poprzednim odcinku niestety polegliśmy, zobaczymy w którym miejscu nam odtworzy... Aha, czyli już widzę w którym miejscu. Od początku musimy się niestety tutaj zmierzyć z tym stworem. Czekajcie. Szybko się zaczęło, ale szybko się, mam nadzieję, nie skończy. Jak to jest białe, u góry ten pasek życia tego stwora, to musimy w tym momencie... Słuchajcie, jak jest szary, wyszerzony, to niestety nie działa strzelanie. Mam nadzieję... O, teraz jest. I teraz trzeba parzać, z tego co zauważyłem. Oj. Dobra. No nic, czekajcie, przeładujmy to może. Dobra. Lecimy do... Gdzie nasze zasoby są? Są nasze zasoby. Właśnie o te zasoby nam chodziło. No nie, teraz jest szare, to nic nie zrobimy. Ale teraz jest białe. Dobra. Ajajajajajaj. Szare wyszerzyło się znowuż. To jest właśnie taka walka, słuchajcie, że atakują nas ze wszystkich możliwych stron. O! Dawaj. O, ładnie. Dobra. Opatrzcie. No już. Jejku, będzie teraz przeładowywał. No nie. Nie wiadomo, słuchajcie, czego się czepić w tym momencie. Czy walki lokalnej? Oj. Musimy chyba, słuchajcie, wiać tutaj gdzieś. Uzupełnić amunicję. Nie wiem gdzie, bo tej amunicji tutaj nie ma. Ona wydaje mi się tu gdzieś była. Tu mnie cały czas atakują. Moment. Gdzie to było? Tam chyba coś było. Patrzcie. Dobra. Tu bierzemy wszystko, co można brać. Aha, tu mamy pełno, dobra. Wiejemy w takim razie. Przeładujmy sobie. Dobra, uciekamy. Oj, już niewiele brakuje. Ale zaraz też będzie po nas, jak będę tak daleko. Coraz więcej tych stworów jest, słuchajcie. No nie. Zablokowali mnie. Jak szybko biegnę, nie mogę przeładowywać. To taka informacja. No i co się stało teraz? Przeszliśmy ten etap, czy nie? Bo ja już straciłem rachubę, patrzcie. Chyba się udało. The pyramid, the tomb that hides a tomb. Ah, mum
mumbo jumbo, my favorite. Here's the weird thing. There's no direct way in. The map just shows this isolated bubble. The words on it say, the Sphinx is the key. Whatever that means. I think it means the Sphinx is the key. Now, if you'll excuse me, I'm off to blow up a big stone kitty. Sam, the scientists are almost positive we can figure out a solution. Tell them I already thought of one. Sam, you can't blow it up. It's a priceless artifact. You'll just have to bill me. Sam, this is ridiculous. You can't... Ukończyliśmy ten etap, chociaż powiem wam szczerze, że nie założyłem, czy tam pasek tego życia spadł w przypadku tego statku kosmicznego obcych do zera, czy nie. Ale przy edycji sobie to obejrzę. Dobra, kontynuujemy w takim razie. Sam, have you reached the Sphinx yet? I'm getting there. You solved that riddle yet? Not quite. We've translated one of the lines, but we still don't have a solution. What's it say? It says the true riddle of the Sphinx has many questions, but only one answer. Is that supposed to help? It's the best we have right now. How comforting. Niewiele. No dobra, zbierajmy to, co jest na razie póki co. Tu jest nasz samochód, którym żeśmy dojechali. I już mam jakieś stwory, potwory. Bo to słyszę. O! A, widzę. Dobra. Oj. Tam jeszcze jest do wzięcia sporo rzeczy. Tu jakieś takie zakamarki dziwne. A właśnie, wiadomo już po co te zakamarki, żeby ukryć. Jakieś ciekawe rzeczy do wzięcia. Oj. Dobra. O nie, walcz. Coś to mi się przez chwilę przestała działać jakby klawiatura. O, patrzcie, tu jest jakiś dziwny stwór. Dobra, uciekamy tam dalej chyba, słuchajcie. Tam można się było schować i jednocześnie... O, tu mam jakieś... Aha, rakiety, maksymalna ilość. Przeładujmy to. Przeładowane niby jest. Ale nie, już więcej nic nie zbierzemy. Myślałem, że jeszcze coś tutaj nam się... O! Hi! Czy ja dobrze słyszę? Dobrze słyszę. Zmienimy sobie to na... Oj. Chciałem w tego stwora, potwora. Dobra. Gdzież jest ten skaczący? Claire. O. Nie no. Oj, czekajcie, z tego będziemy walić. Dobra, tam jeszcze jeden był, moment. Dobra, i teraz tak, w to trzeba walić jeszcze.
Słabo mi to wychodzi. Musimy się tu trzymać blisko tych murów, to wtedy jest jakaś szansa. Czekajcie, co my tu mamy? No słabo coś tu mamy. No chyba z tego tylko. Gdzie jest ten latający śmigłowiec? Porę mi powiedział, że coś cięższego potrzebujemy. No, akcja niezła. Ja już nic nie widzę, obraz mam rozmyty. Muszę się gdzieś schować szybko, bo będzie zaraz po nas. Nie ma tu żadnej skrytki, żeby można było się ukryć. Dobra, udało się. Dobra, udało się. Wiejemy? Oj, nie w tą stronę. Oj, oj, oj. Niedobrze, czekajcie. Jak biegnę, nie mogę też zmienić broni za bardzo. Przeładujmy i lećmy. Przecież to towarzystwo jest. Znowuż. No nie. Oho. Nie lubię tych klerów, powiem wam. Bo ciężko się do nich strzela. Poza tym one są jakoś mniej wrażliwe chyba na tą amunicję. Kościste i ciężko w te kości pocelować. O, może w ten sposób. O! Dobra. Gdzieś jeszcze. Kolejne klary. No nie. Musimy z tego niestety walić teraz. Bijemy. Biegu nie ma możliwości zmiany broni, ale to już wiecie, to sukcesywnie utrudnia nam nasze zadanie. O, jak tak biegnę, nie ma możliwości zmiany broni, dopiero jak tak idę. No ale cóż, takie zasady gry. Przeładujmy. Chwila wytchnienia. Żartowałem. Co tu pisze? Nie wiem, co tu pisze. O, jakiś stwór. To chyba wąż piaskowy, wiecie? Może być to wąż piaskowy. Tam coś było. Już nie ma tego czegoś.
chcę tutaj pozbierać maksymalnie, co się da. Nie wiem jeszcze, gdzie co zostało, bo już się zgubiłem, gdzie co było. Ale może jeszcze coś gdzieś jest. Oczywiście, że gdzieś coś jest. Pancerz. Tutaj byliśmy, czy jeszcze żeśmy nie byli? Nie byliśmy. O! Tutaj nie, jeszcze nie możemy tego wziąć. Tutaj coś jest ciekawego? Czy nie ma tu nic ciekawego? Nie ma tu nic ciekawego. Piaskiem wszystko zasypane. No, jak to na pustyni. Gdzieś się czają. Gdzieś ich słyszę. O, proszę bardzo. Już wiem, gdzie ich słyszałem. Czekajcie, tu była ta maszyna. Dobra. Po niej. Cisza, cisza, spokój. No nic, na razie zwiedzamy. Tutaj czy coś jest? Jakiś dziwny zakamarek. Ale w tym zakamarku nic nie ma. Tu też nic nie ma. A szkoda, skoro twórcy zrobili taką ciekawą wnękę. Może tu pójdźmy? O! Mówiłem, że nic nie ma i już jest. Tu jakaś chatka, kiosk ruchu. O, patrzcie, co to było. Chodźmy tam. Może uda się nam to zobaczyć. To cudo. Tego węża piaskowego. Czy jakiegokolwiek innego. No nie wiem. Nie udało się go zobaczyć, bo się schował. No dobra, mniejsza z tym. Lecimy zwiedzać tutaj dalej. Tu jest jakiś dziwny parking. To jakby kasa biletowa do tego parkingu? Nie wiem, jak to... Pewnie kasa biletowa do zwiedzania tej piramidy przed nami, a to parking był właśnie do tego, żeby można było autko zostawić. Tam coś jest, patrzcie. Czekajcie. A, tutaj mamy jeszcze. Możemy to wziąć już, czy nie? Możemy. Rakiety wzięliśmy, dobra. Ale ja bym chciał jeszcze, słuchajcie... Nie, tędy nie przejdziemy. Ja bym chciał, słuchajcie, się dostać... Tylko nie bardzo wiem jak. No, tędy mogę przejść, ale... No dobra, próbujemy. Patrzcie. Widzieliście? Użyj. A fige. Biletu żeśmy nie kupili, nie ma wejścia. No nic, szukamy tutaj jakiegoś biletu. Może ktoś zgubił bilet. Tam coś jest? O, to bufet jest, patrzcie, do bufetu zajrzymy. Amunicja do strzelby, myślałem, że to bufet. Można tu wejść? Nie można. Słabo. No nic, próbujemy tutaj. O, ile tu mamy ciekawostek. Podnosisz kartę dostępu. Prawdopodobnie do tego wejścia, gdzie chcieliśmy wejść, a się nie udało. Ładunek wybuchowy, amunicja do strzelby. Tu nie możemy nic zrobić. Zdrowie maksimum. No i tyle. Tu już więcej nic nie
nie zbierzemy. Szybko ten sam nam tutaj wędruje. Niestety w tych małych pomieszczeniach to można by było troszeczkę, żeby on wolniej spacerował, bo ciężko jest się poruszać. O kurczę. Ojejku. Ojejku, ile tego jest, patrzcie. No nie może być. Klerów kościstych. Ciężko pocelować w te kości. No przeładuj. Czy to koniec towarzystwa? Koniec. Ale idziemy tam, gdzie mieliśmy kartę dostępu wziętą. No chyba nie koniec. Dobra. Teraz chyba nabojów nam poszło. Próbujemy teraz. Poszło ładnie. O, aż. A nie, myślałem, że już nie wyjdę stąd. Dobra. Ale udało się. Myślałem, że to pułapka przez chwilę. Że jak już wyjdziemy, to koniec. Tam coś jest, ale zaraz tam pójdziemy. Najpierw tutaj zwiedzimy pięterko. I no to nam się otwiera, ale to na razie jeszcze tu nie chcę wychodzić. Tu mamy jakąś skrzynię. Ładunek wybuchowy. Maksymalna ilość. No dobrze. Tu mamy pancerz. Plus 50. Będzie za chwilę jakaś akcja, czuję. Co tutaj jest ten dźwig? Może tym dźwigiem coś trzeba zrobić? Czekajcie. Mini sekret odnaleziony. Zdrowie maksymalna ilość. No tak. To jest jakiś hak. Co tym należy zrobić? Nie wiem. Nie wiem, ale się dowiem. No dobra. O, a mogę jeszcze wejść, czy nie? Mogę. Już jest cały czas otwarte to. No i cóż, słuchajcie, chyba trzeba wejść do środka, no bo co? Co innego nam zostaje? Tam jeszcze jest jakieś pomieszczenie, zobaczmy, co tam się znajduje. To jest kontener zamknięty ze wszech stron. Tutaj drzwi też zamknięte. No dobra, próbujemy tutaj. Drzwi są zamknięte. Już są otwarte. No, tyle amunicji, to źle wróży. O, gra się zapisuje. To źle wróży. Zaraz coś będzie się działo. Już się dzieje. Czy ja słyszę... O nie, miśki jeszcze te. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, z tego będziemy walić, czuję, bo to nie ma innego wyjścia.
Dobra. Wszyscy? Więc pozbierajmy sobie może tutaj jeszcze co nieco. Jeżeli jest coś... O, tutaj jeszcze pancerz mieliśmy. Dobra. Ojejku. Dobra. Dobra. Kolejny. Dobra. O! O! Cisza, spokój? Chyba niekoniecznie. No co, że ja nie mogę, chyba że za daleko, co jest jeszcze. Może tylko z bliskiej odległości po prostu można. Chyba tak. Dobra. Chodźmy dalej. O kurde, zaczyna się. Końcówka nabojów. O, mamy. O nie! Dobra. Jejku. Jeszcze pająki. Kurczę, szkoda, że tutaj nie ma więcej amunicji do tego karabinu maszynowego. Bo akurat by mi się przydało. To jest bardzo fajna broń. Coś jeszcze? No nie, nie chcę gra więcej dać. Będę dalej można przejść. Czekajcie, ale najpierw przejdźmy jeszcze tutaj, bo być może... Gdzieś coś leży, czego ja nie zauważyłem. Nie, tu już więcej nic nie ma, no to trzeba iść dalej. Powoli, powoli, bez pośpiechu. Powolutku. Tu coś jest. Drzwi. Aż się boję, powiem wam, przechodzić, ale... A, nawet się nie da. A dobre sobie. Wiecie, co chyba tutaj trzeba zrobić? Bo ja chyba wiem. To trzeba rzucić i po prostu tą bramę wysadzić. Odsuńmy się na jakąś bezpieczną odległość. No. Co? Nic. Ale numer. Ha! No to nie wiem. Czekajcie. Skoro nie to... To może to? Nie? Też nie to? No
tego to już nie mamy tutaj za bardzo amunicji. Co mamy? Co my tu mamy? No nic tu w zasadzie więcej nie możemy zrobić. Czekajcie, no coś trzeba gdzieś... Nie dopełniliśmy, że to się nie chce nam otworzyć. Musimy się cofnąć i poszukać jakiegoś czegoś z czymś. Ale z czym? Coś tu, jakiś myk jest, który nie został odkryty. O, stwory jakieś. Tu nic więcej wziąć nie możemy, no. Zagwozdka, powiem wam. No nic, wracamy. Coś trzeba było jeszcze tam zrobić. Ale nie mam pojęcia co. A, i tu też zamknięte. Czyli coś musimy tutaj czegoś dokonać. W tym labiryncie. Co tu chodzi? Wszędzie piasek. Cały czas słyszę, że coś na mnie powarkuje. Tu nic nie możemy zrobić. O. Nic nie ma, co by było jakimś punktem zaczepienia. Tu jest jakaś przestrzeń. A, czekajcie. Tu jest zielone. Tędy. Myśmy się cofnęli chyba. Dobra. Już wiem, co trzeba zrobić. Myśmy się chyba, słuchajcie, cofnęli do tyłu, zamiast pójść do przodu i dlatego... No... O, proszę. No. No. Dobra, weźmy sobie jakieś osiągnięcie było, ale nie zdążyłem przeczytać. Dobra, spierdzielamy, bo coś nam tutaj za dużo nas zżera. Ja się przyłączę, słuchajcie, na to. Ustawię sobie je w jednym rzędzie. O, i właśnie w ten sposób chciałem je załatwić. No i po pajączkach. Jeszcze są jakieś? O, tu jeszcze są dwa. No dobra, chodźcie w jednej linii, ładnie. Dobrze? Nie, jeden tylko poszedł. Myślałem, że dwóch załatwię na raz, ale się okazało, że... Niekoniecznie, ale tu jeszcze jeden jest. No i to tyle by było. Tak czy nie?
mówić mi tutaj, czy jeszcze któryś jest gdzieś schowany. Jest! No dobra, cisza. Teraz pora na zbieranie fantów. O, znowuż coś. Skąd ona... Jeden chyba tylko był. Albo mi się zdaje. Tędy żeśmy przyszli. Mówię, szkoda, że w tej grze nie ma mapki, bo to by dużo ułatwiło tam, gdzie się poruszamy. Widzicie, w tej walce bardzo łatwo jest się zgubić w tym labiryncie. Jeżeli uciekamy, chowamy się gdzieś, to bardzo łatwo zgubić... O kurde, nie. Udało się. Dobra. Dobra. Przeatakowany. Po nim. Zbierzmy sobie na razie to, co możemy zebrać. Zdrowie maksymalne. O, zapisanie gry. Następuje. O, jejku, jejku. Zmienimy sobie na to, bo szkoda. Haj? No to masz haj. To wszystko? Ja się pytam. No, za daleko? Dobra, nie ubity jeszcze. Teraz ubity. O, słychać tego węża pustynnego. O, jest! Ciszę przed burzą. Tu mam jakąś amunicję, nie wiem do czego jeszcze. Przez... aha, zdrowie. Tu mamy pancerz. O, patrzcie. Miśki nasze. O nie, wiejemy. Galek wiej, bo zaczyna być słabo. Tu strzelają we mnie. Czekajcie, ściągnijmy ich może tutaj, jeżeli już. Ja się przyłączę na to. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Będzie pluł jeszcze na mnie. Poszedł mi. Czekajcie, weźmy sobie, co możemy wziąć. Dobrze, że się cofnąłem. Gdzie tam było jeszcze coś? Jeszcze coś było. O, byczki słyszę. Dobra.
Byczki słyszę. No nie. I tu nie jeden byczek. Dobra. Byczki. Dobra. Kolejny byczek, czekam aż weźmie kierunek na mnie, wziął kierunek. O, idzie. Dobra. Tutaj mamy jeszcze stwora, potwora. No chodź, chodź, chodź. Czy to wszystko? Chyba nie? Nie no. Oj, chciałem... Dobra. Słyszę cię, słyszę. Jeszcze jakiś? Na razie nie słyszymy, nie widzimy. Dobra, zbierzemy coś? Nie zbierzemy na razie nic, no ale to okej. Zobaczmy, co tu się kryje za tym tym. O, proszę, co się za tym kryje. Na razie... Co tam pisze? Aha, no dobra, nie wchodzimy. Nie, to nie. Co to było? O kurde, ten. Byczek Fernando. Dobra, po byczku Fernando. Ale tu jeszcze tych byczków Fernando jest więcej. Dobra. Następny. Aj. Nie. Już nie miałem czasu przełączać się na inną broń. O. Czekajcie. O, tu kolejny byczek. Chodź, 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 chodź. Dobra, ładnie. Mamy kolejnego byczka, czy jeszcze nie? Mamy. Kierunek. Ładnie. Dobra. Słyszę, nie wiem skąd. Tam jeszcze był jeden ten wrzeszczący. Gdzie on? Sam się wysadził w powietrze, czy co? Nie no, jest gdzieś. Słyszę go wyraźnie. Gdzie on? Stąd dziś. Dobiega głos. Tak jakby był obok mnie, a ja go nie słyszę. Już wiem, gdzie był. Już wiem, gdzie były. Dobra. Okay, Quinn, I've reached the Sphinx. Tell me you have this thing solved. Not just yet. We think we're close, though. Close don't do me much good. Sounds like it's time for Plan B. Sam, for God's sake, it's one of the Earth's oldest artifacts. Okay, so I'll blow it the hell up really careful. Do you want to undo all the work we've done? Hey, feel free to keep looking for answers. I'll keep looking for dynamite. Sotto. Czy ja coś uruchomiłem? Jakieś stwory, potwory? Chyba nie.
Czekajcie, bo nie doczytałem w końcu, co tu pisało, może to było ważne. Khafra nakazał lwu usiąść i lew usiadł i nikt nie mógł go ruszyć. Od tego dnia strzała nie miotała już światła Ra. Nie bardzo wiem, co to oznacza, no ale niech będzie. Dobra. Ten nasz magiczny stwór się odzywa. No cóż, wchodzimy. A, drzwi są zamknięte. Czyli co, musimy wysadzić to, co tego Sfinksa, tak? Wychodzi na to. Myślałem, że ten tutaj... Ale wychodzi na to, że nie. No dobra, dobra. Skoro tak... Jeszcze zobaczmy, obejrzmy to dokładnie ze wszystkich stron. Ja rozumiem, że o to muszę wysadzić. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Nie wiem, jak mam to rzucać. W którą stronę? Tutaj może gdzieś te ładunki. Wszędzie są. Dobra, czekajcie, bo mamy zero tych ładunków. Tam było coś, tylko nie pamiętam jeszcze co. Czy tam były rakiety, czy tam były ładunki w tej skrzyni? Jakby były ładunki, to by było dobrze. Ładunek wybuchowy plus 10. Dobra, fajnie. No i cóż, skoro mamy już tutaj obłożone to wszystko ładunkami wybuchowymi, to pora chyba zrobić mały boom. Co wy na to? Bo ja jestem za. Odsuńmy się odrobinkę. Nie wiem, jakie to ma radio zasięg, ale mam nadzieję, że się uda. Uwaga. 3, 4. Oj, nie, to falstart. 3. Czekajcie. Ty mnie rzuca. Moment. Aha, już wiem, który mi się detonuje. Dobra. No to jeszcze raz. 3, 4. Zdetonowane. I co? Coś tu miga? Zdetonowaliśmy, ale tu ja nic nie widzę, żeby tu coś się otworzyło. Czekajcie, jeszcze są, uzupełnijmy te ładunki. Albo czegoś nie doczytałem. Ładunek wybuchowy plus 10. Albo już sam nie wiem. Może tutaj trzeba parę rzucić ładunków? No i co? Brama dalej, jak była zamknięta. Tak jest. Czekajcie, co tu trzeba zrobić? Wydawało mi się, że chodziło o zdetonowanie tego Sfinksa. Ale chyba niekoniecznie. Wskoczyć nie mogę. Tu wskoczyć nie mogę.
No, wrzucajmy tutaj maksymalną ilość tych ładunków. Ile się da. Zobaczmy, czy to da nam jakiś efekt pożądany. Może za mało tych ładunków było? No nie wiem. Dobra, wrzuciliśmy tyle, ile było w zasobniku. Odsuwam się i bum. No i co? I dalej to samo. Ha. No nic, idziemy napełnić zasobnik. A, czyli mogę kilkakrotnie go otwierać? Nie, 20 maksimum. Te są zamknięte. Tu nie ma żadnego wejścia. Kurczę. A, patrzcie, tutaj są miejsca, gdzie ja muszę to... Aha! Dobra. Czyli ja muszę w konkretne miejsca pocelować. Dobra. Skoro tak, to tak. Obejrzyjmy w takim razie to ze wszystkich możliwych stron. Już wiem, o co chodzi. Właśnie. Tutaj. Dobra. O źle. Tutaj. Tutaj. Zapis gry, czyli będzie mały boom. Quinn, your egghead solved that riddle yet? Plan B is good to go. Just a few more minutes. Take your time. Time for Plan B. 10 sticks of dynamite? $400. Blowing up one of mankind's oldest artworks? Priceless. Please. Man's gotta know when to screen his calls. Hmm? Spadła mu głowa. I tutaj odkryło się chyba wejście z tej strony. Albo i nie, chyba nie. Ale tak czy inaczej, chodźmy najpierw uzupełnić sobie, słuchajcie... A, tamte drzwi pewnie się otworzyły. Ale słuchajcie sobie, spróbuj... Znaczy, uzupełnijmy najpierw ładunki wybuchowe. Maksymalna ilość, no tak. I teraz zobaczmy do tych drzwi. Nie no, drzwi są zamknięte? O co chodzi? Przecież... A, tędy trzeba wejść jakoś. Bo tu żeśmy bok wysadzili tego dziwnego czegoś. Zwanego Sfinksem. I co ja mam tu wskoczyć? W taką czarną dziurę? Wyście pogłupieli? Nie no, gro, nie każ mi tego robić. O masz. Chyba wskoczyłem. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. No ale okej, jakieś puszki latające. Czyli jesteśmy w grobowcu Sfinksa. O kurde. Oh fuck! No, fuck, fuck. O, jejku, jejku. Użyj. No, użyjmy. Obniża się to. Świetnie. To co dalej? A, czyli raz można to przesunąć, przepuścić. O, i podwyższa się zaraz. Oj, oj, oj.
A i znowuż możemy użyć, no dobrze. Co tu jeszcze więcej jest? Jakiś dziwny podest. Patrzcie, co ja podjechałem w górę tym podestem. Zjechałem w dół. Kurz. No i co mi to dało? Oj, to będzie rebus pełen zagadek. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Trzeba tego użyć i wskoczyć szybko na to. Dobra. Dobra. Dobra, 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 dobra. I teraz nie pocelowałem. Nie pocelowałem. No nie. Muszę to czekać, aż to się opuści. Wejść jeszcze raz na to. A, i tam mnie to podsadzi do góry. Dobra. Jeszcze raz musimy to użyć tego cuda. Wejść tutaj. Poczekać, aż to nam się podwyższy. Następnie przeskoczyć z tego tam. O, fajnie. I czekać, aż to nas podwiezie na samą górę. Patrzcie. Widzicie, jakie sprytne? O, i tutaj se schodzimy elegancko. A? O. A to co to za pułapka kolejna? Nie wiem, czy oglądaliście taki film Cube. Tam były różne zagadki, właśnie ludzie zupełnie przypadkowi znaleźli się w kostce i musieli rozwiązać zagadki, żeby przejść dalej. Niektóre pomieszczenia były, no, pułapki, a niektóre były bezpieczne. Czy to pomieszczenie to jest pułapka, czy to jest bezpieczne? Użyjmy. Mnie zabiło? Lub nie? Czekajcie, jeżeli ja się tu... Moment. Nie rozumiem tego za bardzo, co tu się stało. No nic, są schody do góry. Idziemy do góry. Zapisywanie gry. To nie wróży nic dobrego. Ohoho. No niebezpiecznie tu jest. Przynajmniej tak mi się wydaje. No. Creepy. A no właśnie. Dziwne to. No. Coś to za komnata kolejna. Ojejku, jejku. Aż boję się tam skakać. No ale co mam zrobić? Tam jest, widzę, jakieś przejście dalej. No skaczemy. Ups. Zapisanie gry. Stąd żeśmy zeskoczyli. Tam musimy dojść. Słabo coś mi to wygląda. No więc właśnie. Co tu jest? Co tu my widzimy? Czekajcie. Aha. Te puszki, tylko latarka była wyłączona. Ja myślałem, że to coś się zmieniło.
O, tu coś jest, patrzcie. Jakie to ładne. Jakiś stwór. Coś to za cudak. Dziwny. Sometimes a man's gotta accessorize. Zabrałem mu to. Ojejku. No dobra, idziemy w takim razie tutaj. Idziemy tutaj może z tym czymś. Otworzymy te drzwi. Nie mówiłem? O, no właśnie. I teraz w górę jedziemy. Ojejku, jejku. I'm in. I found it. The secret chamber. You won't believe it. And Nitris has found something too. The data's headed your way. Let me know when you know what it means. All right. It sounds significant. Try not to blow it up. I'll let you know when I have anything. Tędy żeśmy przyszli, rozumiem? Czyli tędy już nie wyjdziemy, tak? Nie, wyjdziemy. Czy to ma sens? O kurde! Nie możemy przechodzić dowolnie, w prawo i w lewo. Już się bałem, że to jest tylko w jedną stronę. Nie wiem, czy ja mam tędy iść, czy co? Czekajcie. Najpierw może spenetrujmy tą część, skoro żeśmy się już tutaj pojawili. To są jakieś drzwi chyba, czy to jest jakiś... Nie, to nie są drzwi. Tutaj mamy jakieś dziwne miejsce. A nie, to myśmy stąd przylecieli, przyjechali tą windą. Dobra, czyli musimy iść w tamtą stronę. W porządku. Tutaj jakieś ciemne coś. Włączy nam się latarka, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No dobra, to lecimy tędy. Czyli jednak ten kierunek był dobry. Oj, te piramidy mają mnóstwo tajemnic. No lecimy tutaj. Lecimy tutaj i co tutaj mamy? Jakieś kolejne... Z górki na pazurki, tak? Jakieś wyjście? Czy to... co to jest? O! Jakieś osiągnięcie było? Cieszę się bardzo. In the meantime, head outside. Jestem już na zewnątrz. Are you kidding? No one in their right mind would fly in here right now. We found somebody willing. Great. Crazy people make the best pilots. No dobra, jesteśmy na zewnątrz. O, zapisywanie gry to dobrze nie wróży. No, tu będzie jakaś kolejna walka. Zbierzmy co się da.
nie mogę tego wziąć, tak? Co jest, że ja nie mogę go... Dobra. Bo nas zaraz załatwi wąż pieskowy. Oj, oj. No, a tutaj musimy niestety użyć większego kalibru, widzę. Dobra. Uciekamy, 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 uciekamy. Pancerz 25. Dobra. Dobra, 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 dobra. Oj, przeładowanie nie w odpowiednim momencie. Ta amunicja zdecydowanie za szybko się kończy. Nie do mnie, nie do mnie. Oj, no, nadbyczka Fernando. Oj, nadziałem się. Trzeba to. Dobra, zmiana. Niestety tym pociskiem trzeba załatwić towarzystwo.
Dużo tego. Dużo tego towarzystwa. Ojku. Oj, nie mamy naszych pocisków ukochanych. Jakiego teraz załatwię? Dobra, pani. Jest. Okay, I'm in. It's time for us to get the Hellfire. Fancy meeting you here. The pleasure is all mine. Any news from HQ? They analyzed all that data you found. There are two massive power generators under Karnak and Luxor. It looks like they power the time lock. Let me guess. They want me to turn them on. Oh, now you can turn things on? Shut up and fly. To tyle w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. I do kolejnego oczywiście zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Na razie. Cześć.